by uczcić 75. rocznicę bitwy pod Kurskiem, urządzamy latem wielkie wydarzenie World of Tanks. Czy takie wielkie? No nie powiedziałbym. Na pewno długie, intensywne, męczące, ponieważ mówimy tutaj o wydarzeniu, które trwa 50 dni, a jest to okres wakacyjny i na pewno wielu z Was wyjedzie na wakacje albo będzie chciał odpocząć. A aby zdobyć prosty czołg premium 5 poziomu czyli taki maraton, potrzeba wykonać. 30 na 50 misji, czyli przez połowę wakacji na pewno będziecie musieli regularnie logować się do WOTA i rozgrywać te paręnaście bitew dziennie. Czy warto dla piątego tieru? No nie wiem, to zależy już od Was, od tego, czy planujecie pokrywać wakacje. Druga sprawa to to, od kiedy terfa wydarzenie. słajcie od 5 lipca do 23 sierpnia. I teraz tak, oprócz bardzo ważnego czołgu premium piątego poziomu t 4 Shield możemy jeszcze zdobyć konto premium materiały eksploatacyjne wyposażenie typu na przykład powłoka antyrefleksyjna no i także specjalne kamuflaże, więc jest tego sporo, ale no wyobraźcie sobie teraz, że musicie wykonać 50 na 50 misji, to oznacza, że będziecie bardzo systematycznie musieli logować się do gry. Na pewno nie każdemu się to uda. Kolejna kwestia to to, jakie będą misje. Misje będą prostsze, o ile macie pojazdy, które walczyły w okresie bitwy pod Kurskiem. Jeżeli macie pojazdy. Jakieś tam po prostu prostsze, jakieś czwórki, piątki, ale one nie walczyły podczas tej wielkiej bitwy pancernej, to wtedy będziecie mieli misje trudniejsze, także mamy front północny i południowy, i w zależności od tego, czy macie pojazdy odpowiednie, misje będą prostsze albo trudniejsze. Czy warto walczyć o samą nagrodę? Teraz przedstawię Wam parametry tego cacka i sami ocenicie, czy jest to gra warta świeczki, no bo konto premium i kamuflaż to już wiadomo, chyba, no jednak mniej interesujące nagrody. No to lecimy! Na wstępie spokojnie można powiedzieć, że jest to typowy czołg premium z wszystkimi bonusami czyli bonus do zarabiania, bonus do doświadczenia za bitwę, bonus do szkolenia załogi i brak konieczności przeszkania załogi z innych średniaków radzieckich. Co z samą załogą? To jest czołg średni, średni i mamy tutaj czterech załogantów dowódcę, radiooperatora, kierowcę mechanika i ładowniczego. Zgadza się, nie ma celowniczego. To trochę dziwna akcja, prawda? I co z działem? To działo nie będzie najgorsze. Na pewno jest wiele premek tego poziomu z przeciętnym działem typu Excelsior. Tutaj na szczęście zadbano o penetrację na pocisku podstawowym, więc mamy 120 penetracji na złocie 150. Co z demedzem? Wynosi on 110, więc raczej przy tej szybkostrzenności problemu nie ma. Czas celowania wynosi 2,3 sekundy, celność na 100 metrów jest słabiutka 0,43, ale pojazd posiada również parę wat. Na przykład mobilność. Możliwe, że kiedyś rozwiniemy 56 km na godzinę, ale moc na tonę 15,5 konia, nie czarujmy się, to słabo. I to naprawdę. Poza tym prędkość obrotu kadłuba i wieży również wynosi tylko 36 km stopni na sekundę, to nie jest wesoło. Co z żywotnością? HP mamy sporo, 500, ale pancerz kadłuba teoretycznie powinien być twardszy, bo mamy specjalne pancerze ekranowe na boku. Pancerz kadłuba 45 z przodu, 40 z boku, 40 z tyłu, pancerz wieży wszędzie 45 mm, czyli w praktyce będzie, moi drodzy, to wyglądało tak, jak tutaj na obrazku, proszę bardzo. Według mnie pojazd ten będzie coś odbijał, ale nie oszukujmy się, piąte tiery zwykle spotykają szóstki, siódemki, rzadko jesteśmy na topie, a wtedy pancerz odgrywa marginalne znaczenie, więc wtedy głównie liczymy na działo w tym pojeździe. Co słuchajcie z wykrywaniem? Zasięg widzenia wynosi 340 metrów, sobiutko, także jakbym miał wyróżnić jego jedną mega zaletę, to jest to penetracja. Jak na premkę, którą dostaniemy za 30 dni grania, <laughs> to brzmi trochę dziwnie, bo no to jest dużo, ale podkreślam jeszcze raz, żeby nie było, że tylko narzekam. To wydarzenie to nie tylko jeden pojazd premium, to również oczywiście te kamuflaże, to również konto premium, to również rezerwy i. No, Chcę zwrócić uwagę na to, że to jest tylko jeden z kilku elementów, które zdobędziemy, jeżeli będziemy grali regularnie. Ja na pewno nie zamierzam rzucać się na ten pojazd, bo dla mnie 30 dni grania za piąty Tier taki sobie to jest no, słabo. Za 30 dni grania. Przynajmniej oczekiwałbym siódmego poziomu. Ja tak sądzę, prawda? Oczywiście jestem troszeczkę wymagający, ale takie jest moje zdanie. Za 15 dni grania piątka powiedziałbym ok, ale za 30 trochę dużo. Też sporo zależy, zależy od tego, jakie te misje będą. Na pewno, jeżeli macie pojazdy, takie jak tutaj, które walczyły podczas bitwy pod kurskiem, to będziecie mieli misje prostsze, łatwiejsze i spoko. Ale. Jeżeli nie macie tych pojazdów, to możliwe, że misje będą znacznie trudniejsze i wtedy trzeba będzie się sporo wysilać. A wtedy to się nie będzie za bardzo kalkulowało. Też, ja chcę zwrócić uwagę na to, że ten pojazd będzie można kupić. Więc jeżeli ktoś bardzo go będzie chciał mieć, to go sobie kupi, prawda? On będzie w sklepie od 5 do 23 sierpnia od 5 lipca do 23 sierpnia więc no, sporo. Podsumowując, moi drodzy, temat. Wydarzenia, fajnie, że jest, ale nie ma szału. Ostatnia rzecz, o której sobie powiemy, to polski czołg TWZ-51 w bitwach losowych. Okazuje się, że rosyjscy testerzy mogą już śmigać tym pojazdem. Bardzo ważne jest, abyście uświadomili sobie, że na przykład ja, jak community contributor, nie mam jeszcze dostępu do tego czołgu i są to tylko naprawdę Rosjanie, zamknięta grupka wąska testerów. To dlatego, że Wargaming na razie nie chce jeszcze robić wielkiego halo. Może coś jeszcze tam ewentualnie zmienią w jego parametrach, ale ja w to wątpię, bo czasu dużo już nie ma. Przypuszczam, że pojazd niedługo trafi do sprzedaży. Daje im jeszcze tak z miesiąc, może delikatnie dłużej. Sam pojazd, moi drodzy, spotkano w bitwie na apie lotnisko. I to jest ważne, że ten obraz nie jest idealny. Nie widać dobrze strzałów. I to, że kogoś zdejmujemy, to nie znaczy, że ten pojazd kogoś zdejmuje, bo obraz jest z punktu widzenia artyki Kerem 40, prawda? Do tego rosyjski youtuber włączył wolną kamerę i po prostu podąża obrazem za polską maszynką, pokazuje te szczególnie ciekawsze chwile, gdy strzelamy, poza tym możemy podejrzeć mobilność, obrót tego pojazdu, sprawdzić pancerz. Skuteczność działa, także jest co oglądać. Tutaj zobaczcie pierwszy fajny strzał i widać, że pojazd ten potrafi solidnie rąbnąć. Dla graczy, którzy nie pamiętają, przypominam 440 uszkodzeń średnio, no a może być maksymalnie ponad 500, także mało to to nie jest. Tutaj zobaczcie, rywal nas przebija strzałem chyba w dolną płytę. Nasza pozycja jest taka, że spokojnie możemy zebrać teraz kolejny strzał. I 459 merza, czyli dostał solidnie. Uwaga, teraz chyba przyjmiemy pocisk. Czy dingniemy? Rywal nie trafia, a my? My będziemy próbowali mu rąbnąć. Pytanie tylko, czy będzie okazja. Wyjedź, wyjedź, wyjedź. Zaraz cię zniszczymy. Nie wyjeżdża. I dupa, jedziemy po niego. I teraz szybciutki obrót kamery, dlatego że e, niestety czołg wyjechał poza zasięg rysowania i jako arta. Nie było widoku na to, co robi ten pojazd. Teraz w ogóle przemieszczamy się na okolice bazy i zobaczycie, jak to wygląda w walce na krótkim dystansie. Próbujemy zbić bazę. Z prawej pojawia się skorpion dostaje solidnie, odbija się od nas. Chyba się od nas odbi, tak mi się wydaje. Trochę ta kamera lata na boki. Dojeżdża oczywiście jeszcze kolejny pojazd. Skorpion zniszczony. No. Zobaczcie, znowu nie dostaniemy żadnych uszkodzeń, czyli pancerz robi robotę. No, i tutaj spokojnie go przebijemy, no bo to jest łatwo. Dokładnie, fajny strzał. Znowu rykosze, te rywale strzelają w górną płytę i to nie kończy się dla nich dobrze. Wyjeżdżamy i chyba kończymy delikwenta. Waga, proszę bardzo, dobity. Co tutaj szczególnie widać? Pancerz, który dinga, działo, które jest skuteczne, choć nie wiemy czy rywal na goldzie czy nie. Zobaczcie, teraz widok arty, jest prawda? To dlatego, że tam u góry nie widać damage'u TWZ51, tylko clickera. To jest bardzo ważne, bo ktoś zaraz pomyli się i nie będzie wiedział, yy, kto jaki damage zrobił. Na koniec zobaczycie wynik polskiej premki konkretnie damage, bo nie zobaczymy, jak to zarabia. To dlatego, że musielibyśmy dostać powtórkę od tego gracza. To jest raczej mało realne, na to pewnie nie ma zgody. Teraz możemy podejrzeć mobilność. No i chyba widać, że. Za szybko ten nasz TWZ-51 nie jeździ. Przypominam, że opory dla gruntu są spore. Moc na tonę wynosi delikatnie ponad 14 koni, a prędkość maksymalna to 35 km na godzinę. Prędkość cofania: 14 km na godzinę, więc niby mało. Obrót kadłuba jest przyzwoity: 38 stopni na sekundę, a obrót wieży niecałe 30 stopni, więc. No na pewno pojazd ten będzie jechał lepiej z górki niż na prostej. Na prostej będziemy jechali delikatnie mniej niż 35. Tutaj widać, jak już śmigamy po tą artę. Kto będzie pierwszy? Wiadomo, że chyba premka ciężka. Dojedzie, dojedzie, powinien dojechać. Zostało mało czasu, niecałe dwie minuty. No i musi ją upolować, jeżeli chce to wygrać. Bo skapować raczej już nie zdążymy. No chyba, że w dwójkę. W dwójkę ewentualnie mogą kapować, to ma sens. W ogóle dobrze się tutaj dogadali. Za chwilę zobaczycie właśnie te szczegółowe wyniki i tam będzie jedna mega niespodzianka, która może nas pozytywnie nastawiać do polskiej premki. To za chwilkę zobaczycie. Zobaczcie pod górkę. No wolniej wjeżdżał, a to już wynik. Arty nas nie interesuje. Patrzcie na wynik Premki 6000 demedza, Mnóstwo expa, wysoka skuteczność 1500 odbitego. O. Fajnie to wygląda, wygląda super. Miejmy nadzieję, że polska premka będzie właśnie tak dobre, jak w tej bitwie. Także, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Zapraszam do dyskusji, pamiętajcie o subskrypcjach i polubieniu filmu. Dzięki, trzymajcie się. Hejka!